Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku Miłośników Czterech Kółek, test opon. I na samym wstępie wytłumaczmy sobie, co dzisiaj będzie miało miejsce. Dlatego, że o ile zeszłoroczny wielki test opon, który miał na celu, uwaga, słowo klucz, wskazać różnice między oponami letnimi, zimowymi, używanymi, nalewanymi itd., nie przyniósł odpowiednich rezultatów, dlatego że widzowie bardzo mocno zhejtowali, że powinienem kupić 300 kompletów opon, kół i wszystkiego innego. I tak naprawdę wytestować to. Pomyślałem sobie, macie rację, ci co zrozumieli różnicę, to zrozumieli różnicę. Zatem ten odcinek otwiera nową serię, która będzie składać się z trzech odcinków i będą nagrywane co pół roku, testu opon. Czyli tak, w tym odcinku będziemy testowali opony wielosezonowe, ale o tym powiemy sobie zaraz. W następnym odcinku będziemy testowali sobie opony letnie, a w jeszcze następnym zimowe. I ten test niech sobie leży na kanale, kto będzie chciał, będzie widział różnicę. Test będzie miał każdy jeden na celu wykazać różnicę między górną półką opony, średnią półką opony, najniższą półką opony, tak abyście sobie zakodowali. Oczywiście przekaz jest jeden, drodzy widzowie. Na oponach nie oszczędzamy, na hamulcach nie oszczędzamy, a różnice w gumie zawsze były i zawsze będą. To nie jest mowa producentów, że jest opona letnia i zimowa, tak samo jak to nie jest mowa producentów, że jest olej nagle na zimę i na lato jeden. Przecież kiedyś były oleje osobno na lato, osobno na zimę i nagle się zmówili, zrobili jeden. Nie. Pewnym kompromisem w Polsce jest opona wielosezonowa, o czym mówiliście w poprzednim odcinku, dlatego że no dość uboga jest ta zima, tak? Mamy grudzień, ja jeszcze śniegu tutaj na Pomorzu nie widziałem. Opona zimowa, to jest opona zimowa. Opona wielosezonowa to jest opona letnia z homologacją na zimę. Czyli generalnie w ujemnych temperaturach, w śniegu ma sobie jakoś poradzić. Nie odzwierciedli nigdy nam prawdziwej opony zimowej, ale przede wszystkim skład mieszanki, bo o tym sobie nie zdajecie sprawy, że opona letnia w ujemnych temperaturach będzie twardnieć. Ta mieszanka będzie robić się coraz twardsza, a opona zimowa czy opona wielosezonowa, jeżeli chodzi o temperatury ujemne, będzie mieszanką miękką. Zobaczcie pewien mały test. Tydzień temu pocięliśmy i zamroziliśmy kawałki opon letnich i kawałki opon wielosezonowych. Chodźcie na stół, pokażę wam, o co tak naprawdę chodzi. Słuchajcie, tu mamy opony letnie, półka premium, i tu mamy opony wielosezonowe, półka premium. I teraz do czego dążę? Przede wszystkim, zobaczcie, żeby nie było. Ile siły trzeba włożyć, żeby ruszyć tą gumą? Teraz zobaczcie, żadna magia kina. O, patrzcie. Jeszcze raz. Zapomnijcie, że... O. Widzicie? Zobaczcie, jak szybko wróci do pionu. No tu w ogóle mogę zwinąć zaraz całość tutaj w rulon wam. I tak mogę robić z każdą oponą. Chodzi o to, że mieszanka w ujemnych temperaturach powoduje to, że opona dalej jest miękka. Tutaj niestety chyba bardziej zobrazować wam nie mogę, jak zachowuje się opona letnia w zimę. Przejdźmy do spraw organizacyjnych i wytłumaczmy sobie wszystko od samego początku. Do testu miało stanąć 6 kompletów opon, miało być to dwa najtańsze, jakie mogę tylko znaleźć, dwa ze średniej półki i dwa z półki premium. Zatem niestety stanęło tylko 5 kompletów, ponieważ pan nie dosłał mi do dzisiaj jeszcze jednego kompletu, więc z półki średniej nie będziemy dyskutować. Zacznijmy od opon najtańszych. Pamiętajcie, że te wszystkie są opony wielosezonowe, są to wszystkie opony nowe z rocznika 2018. I do boju tutaj najtańszy staje producent opony Lanvigato Catchfors. Nie żartuję, serio. Google przetłumacz. Catchfors. Catchfors. Cena za tą przyjemność to jest 640 zł za komplet opon. I tutaj szukałem w danej było producenta najtańszych opon na Allegro. Dalej mamy już coś, co gdzieś mi się kiedyś obiło o uszy. Oczywiście też sztab chińskich i tajwańskich naukowców w Wietnamie siedział nad tym bardzo długo. Sailun Artrezo. Artrezo. Four Season.
Cena takiego kompletu opon, tutaj już troszeczkę lepiej wychodzi, 800 zł. Następnie w grupie, czyli półce średniej, wystąpiła Fulda Multicontrol. Najtaniej, jak mi się udało znaleźć, to 1000 zł za komplet nowych opon, ale tylko jedne, reszty były po 1050-1100. I półka górna, i tutaj na Allegro mają swoje sklepy, Michelin Cross Claim Plus 1287,69. To jest cena oferowana przez Michelina na sklepach Allegro. I dalej mamy nowość Bridgestone'a, oponę A005. I na sklepie Bridgestone'a na Allegro koszt takiej opony to 1100 zł i 9199,99. Dobre, podoba mi się. Interesuje Was, na czym ten test polegał, więc wdrożmy Was w to. Przede wszystkim mamy dwa auta. Pierwszym samochodem jest Volkswagen Golf 6 generacji, piękny, niezdarty, o pojemności 1.6 turbo diesel. A następnym samochodem nowa Skoda Superb 2.0 TDI z bieżącego roku. I teraz tak, wszystkie opony są w rozmiarze 205, 55, 16. Nic się nie zmienia. Wszystkie opony zostały przywiezione na tor z założonymi felgami, czyli posklejane zostały komplety, tak żeby nie było żadnego odchyłu. I teraz, jak patrzę czasami na te testy w gazetach, które mają 455 tysięcy kategorii i na przykład widzę kategorię przyczepność, jazda po torze, to uwierzcie mi, drodzy widzowie, trochę śmiechłem, bo ja nie mam nic oczywiście przeciwko takim testom, bo bardzo mi się podoba, mnie po prostu nie stać na tyle opon, żeby kupić tak wiele półek, ale jak Wy chcecie mi udowodnić, że da się na torze powtórzyć okrążenie, za okrążeniem, co do setnej sekundy, jest to troszeczkę bzdura. Więc te punktacje, powiem Wam tak, nie do końca, bo to nie zawsze jest tak, że to wyjdzie idealnie, są lepsze do tego rzeczy. Mamy cztery kategorie, które zmierzyłem. Płyta poślizgowa. Przede wszystkim zobaczycie w testach, kiedy była mierzona Skoda, bo Skoda była mierzona na płycie poślizgowej, była tafla lodu z 65 do 0. Jak zatem to wyglądało? Były robione trzy pomiary, dodane do siebie, podzielone przez 3, tak zwana średnia, żebyście nie byli zdziwieni. Następnie hamowanie na suchym, bo patrząc na ilość zimy w Polsce, to bardziej to suche, lód oczywiście lodem, ale to suche nas interesuje, jak się ta opona na suchym asfalcie zachowa. I tutaj jest hamowanie z 80 do 0. Jazda w okręgu, którą udało się wykonać na Skodzie. I najważniejsze dla mnie, przyczepność. Jak zmierzyć przyczepność opony? Jaka jest różnica w przyczepnościach opony? No, poprzez przyspieszenie. Jak zmierzyć przyspieszenie? No i tutaj moi koledzy z firmy FMIG przyszli z pomocą, z urządzeniem, z akcelerometrem Draghi. Bardzo fajne, no nie tanie urządzenie, ale fajna zabawka, która mierzy przyspieszenia. I mamy przyspieszenie od 0 do 60, które wykaże nam różnicę w przyczepności, dlatego że Skoda jest w automacie i generalnie procedura wyglądała za każdym razem tak samo. Urządzenie mierzy w momencie, kiedy samochód ruszy, czyli puszczacie hamulec, pedał w podłogę i jazda. Znaczy się to urządzenie tam trzecie do wciskania gazu. Bądźmy poprawni politycznie. Przenieśmy się zatem na tor, czyli będę przebijał swoją twarz, której niech zawsze każdy chce oglądać, testem. Kamery stały statycznie, za każdym razem była przenoszona kamera na statyw. Statyw został wmurowany w jedno miejsce, więc też wykaże pewne różnice, ale to na samym końcu między najtańszą a najdroższą oponą, czy najgorszą a najlepszą. O, może w ten sposób. Zacznijmy od naszego poczciwego Golfa. Płyta poślizgowa niestety nie udała się z prostej przyczyny. Przy pierwszych dwóch pomiarach Chińczyków zaczęła nam rozmarzać. Procedura jest taka w grudniu na Autodrom Pomorze, że wody już się nie puszcza, więc nie mogliśmy tego zrobić. Zatem płyta poślizgowa będzie oddana w przypadku Skody. Jeżeli chodzi o hamowanie z 80 do 0, zacznijmy od opon najtańszych. Tylko się upewnię. Nie. Tak, dobrze. Lamvigato były najtańsze. Droga hamowania, wyobraźcie sobie, wyniosła 22,20 na suchej nawierzchni z 80. Następnie, ciut droższe, Chińczyki, Sailun, Sailun Trezo, wypadły niestety dużo, dużo gorzej. 23,90 to jest średnia z trzech hamowań.
Ale dla przykładu podam Wam, jak to wyglądało. Mamy na przykład 23,90 i mamy następny 23,80, a potem na przykład 24, więc to są bardzo zbliżone wyniki do siebie, ale już pokazują nam, że na ciut droższych oponach, na suchej nawierzchni, już na to przejście dla pieszych o 1,5 metra możemy się przestrzelić. Następnie do gry wchodzi klasa średnia, Fulda. I powiem Wam, widać bardzo dużą różnicę. Mamy tutaj 20 metrów średnia i 50 centymetrów. Czyli w porównaniu do najgorszej, no, już zaczyna nam ponad 3 metry, prawie długość auta. I wchodzimy w klasę premium i tutaj mamy Michelina, który wypadł na poziomie 18-20. No to już sobie przesuwajcie tą kreskę dalej. I uwaga, nasza nowość wielosezonowa Bridgestone'a wypadła na poziomie 17-75. Czyli półka premium bardzo blisko siebie. Bridgestone wykazał się tutaj no, ponad półmetrową przewagą, ale to jest nic. Zobaczcie, nałożę teraz obraz najdłuższego hamowania z najbliższym hamowaniem. Zaczynacie mieć pojęcie, dlaczego ja tak zawsze wiecznie cisnę o te opony? Jazda w okręgu również Volkswagenem Golfem się nie odbyła ze względu na rozmarzniętą płytę, ale odbyło się przyspieszenie. I teraz lećmy dalej od prawej do lewej, tak jak czytam. Sailun. Przyspieszenie od 0 do 60. 5,64. Czy dobrze, czy źle? Nie wiem. Lanvigato. 5,35. Fulda. 5,22. Michelin. 5,15. I uwaga, Bridgestone 5,10. Czyli mamy od najgorszego do najlepszego, no, powiedzmy sobie, pół sekundy różnicy. Pół sekundy to też jest bardzo dużo. Natomiast co musimy zaobserwować, że półka średnia nie za daleko odjeżdża nam, jeżeli chodzi o przyspieszenie. Natomiast Chińczyki dość daleko i mocno nam odjeżdżają. Jeżeli chodzi o wyniki na Volkswagenie Golfie, to by było na tyle. Przejdźmy zatem do tematu Skody. I teraz możemy zacząć to, co jest najważniejsze dla mnie. Płyta poślizgowa. W przypadku Skody udała się całkiem. Miałem piękną taflę lodu, na której nie dało się ustać. I to chyba oddaje bardzo mocno warunki pogodowe zimą, prawda? Jak nam przemarznie nawierzchnia, bo to, że drogi są odśnieżone, to jest jedno, ale jak się lód wytwarza, to zaczyna się robić niewesoło. I teraz lecimy znowu od Sailuma, Lanvigato, Fuldy, Michelina do Bridgestone'a. Sailun. Powiem Wam, przez tą oponę musiałem zmniejszyć prędkość, stąd prędkość 65, nie 80. Raz, że nie złamałem się w łuku, bo prawie mnie wyniosło do płyty poślizgowej. Dwa, przebiłbym płytę poślizgową, więc no niestety. 60 metrów. To jest średnia z trzech pomiarów. 60 metrów. Lanvigato. 56 metrów. Cztery metry, nie? Rozumiecie? Fulda. Uwaga. 53,50. Michelin niestety tutaj zawiódł mnie dość mocno, dlatego że ukazał się ciut gorszy od Fuldy. 54,30. Bridgestone. No tutaj nowość ze stajni Bridgestone'a znowu pokazała pazur, a mianowicie 52 metry. I teraz do czego dążę? O ile Bridgestone, Michelin i Fulda są bardzo blisko siebie, bo uznajmy to, że mimo, że to jest wynik mierzony, dzielony i tak dalej, o co chodzi z Sailunem? Bo to ja wiem, że tutaj cena równa się jakość, ale mamy 8 metrów różnicy. Dwa takie golfy.
To jest bardzo dużo. Jeżeli możecie sobie to zwizualizować. Przyjechaliśmy następnie na płytę suchą. Hamowanie z 80. I tutaj uwaga, jedna rzecz istotna. Mimo, że Skoda cięższa, Skoda nowsza, z jeszcze lepszym systemem ABS-u i nawierzchnia była jeszcze suchsza. Jakby to ująć, temperaturowo przede wszystkim, tak? Było bardzo zimno, ale była nawierzchnia mocno, mocno bardziej sucha. Ten asfalt był zupełnie inny, co widać zresztą na ujęciach. I zaczynając od Sailuna, 22,50. Lanvigato, 21,90. Uwaga, Fulda, 20,30. Szacuneczek. Uwaga, Michelin, 17 metrów. To jest średnia. I Bridgestone, 15,85. Bardzo pozytywne zaskoczenie. Tylko co nam to daje znowu do zwizualizowania? 22,50 kontra 15,85. No właśnie, zaczyna robić się śmiesznie. Następnie przejechałem na okrąg. Po kolei zobaczcie, jak sobie poszczególni producenci w zestawieniu 5 opon radzili na okręgu. Chodzi o to, aby jechać po tym samym torze na płycie poślizgowej w okręgu i zobaczyć, jaka będzie maksymalna prędkość. Musimy porównać Fuldę i dwa Chińczyki, ze względu na to, że do klasy premium dołożono mi potem wody, która zamarzła i zrobiła się zupełna tafla lodu, więc jakby te wyniki będą zupełnie odrębne, więc zobaczcie najpierw te trzy. A tutaj zobaczcie wyniki na samej tafli lodu klasy premium, czyli Michelina w porównaniu z Bridgestone'em. Prędkość spadła średnia o połowę, ale wcześniej było odkryte, potem było zamarznięte, więc nie macie co się dziwić, to tak jakby porównywać troszeczkę mokrą nawierzchnię z lodem po prostu, więc zobaczcie, jak to poszło. I ostatni test przyspieszenia, który wyjdzie na pewno lepiej, dlatego że mocniejszy samochód, pełna automatyka. Zobaczcie, tak, aplikacja. Zobaczcie, jak to wszystko wyszło na ekranie. Macie piękne zestawienie od góry do dołu z producentami i screenami. Zatem możemy przejść, myślę, do podsumowania. Drodzy widzowie, jeżeli chodzi o test, mam nadzieję, że na letnie opony uda mi się zrobić chociaż z 8 kompletów, żeby jeszcze to rozszerzyć. Na razie taki budżet, to i tak sobie policzy wynajęcie toru, kupno tych wszystkich kompletów i tak dalej. Najważniejsza rzecz, każdy z kompletów został uprzednio rozjeżdżony na torze. Opona ma swoją warstwę ochronną, którą należałoby troszeczkę zjeździć, taką pierwszą, więc tutaj już uprzedzam tych, co chcą powiedzieć, że coś było nie tak. Powiem Wam szczerze, między najdroższą oponą, a najtańszą, jeżeli chodzi o komplet, jest dwukrotna różnica. Czyli mamy 640 zł kontra Michelina 1280. Ok. Natomiast między Fuldą, a na przykład Bridgestone'em, mamy już około 100 zł różnicy. Między Chińczykiem za 800, który nie wypadł najlepiej, mamy różnicę, no dalej, 400. Do czego dążę? Test pokazał nam, że w przypadku opon, nawet wielosezonowych,
cena równa się jakość, jeżeli chodzi o segmenty. W półce premium Michelin, mimo że droższy, no wypadł troszeczkę gorzej od Bridgestone'a, tylko że też pamiętajmy, że Bridgestone tutaj bardzo mocno z tą nowością swoją wjechał, z A005. Półka średnia jeszcze przeze mnie też by była zaakceptowana, tylko tu już bym się zastanawiał, czy nie dołożyć sobie do półki premium, jeżeli miałbym naprawdę iść na wielosezon. Tylko czy warto naprawdę rzucić się na najtańsze mięsko? 8 metrów. To jest czasami wasze być albo nie być. To jest żyć pieszego albo nie żyć. To jest żyć albo nie żyć. Więc zdajcie sobie sprawę, że przyspieszenie, hamowanie, to wszystko zapewnia nam opona. Przeniesienie tego. Bo to, że wy macie konie, to, że wy macie super hamulce, no fajnie. Bardzo mocno ostatnio też niektórzy się gniewali, że to wystąpiłem w TVN-ie, że to wystąpiłem w TVP, że wystąpiłem w radiu, ale pamiętacie z jakiej okazji? Bo się wszystko z tematem opon związane, akurat gdzieś przelotem byłem, mnie prosili, czy bym się gdzieś tam nie odezwał. Jest jedyna rzecz, na której nie oszczędzamy. Jeżeli naprawdę chcecie połączyć sobie lato z zimą w postaci wielosezonu, proszę bardzo. Natomiast sami dobrze wiecie, że te wyniki w przypadku opon letnich z drogi hamowania czy z opon zimowych będą zupełnie inne na odpowiednich nawierzchniach. Zresztą to zobaczycie w następnych testach, powiedzmy co pół roku. Pamiętajmy najważniejsze, to co ja mówię. Jeżeli już naprawdę ktoś chciał kupić sobie używkę, to pamiętajcie, że do 5 lat ta opona przez producenta ma tą gwarancję. W ekstremalnych sytuacjach producent mówi, że do 10 roku życia jej od produkcji może żyć, ale w idealnym składowaniu i tak dalej. Patrzmy na te 5 lat. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, patrzcie co wy kupujecie. Wiecie co za proceder został ostatnio ujawniony? Firma handlowała prawie nowymi oponami używanymi. Prawie nowymi. Dwuletnie, roczne, z grubym mięsem. Jasne, powypadkowe. I na przykład kupili sobie 4, jedna była rozszarpana. Poskładali ją metodą swoją. Jaki był cwancyk z tym wszystkim? Trzeba było opony kupić i zamontować u nich. Czyli wy nie widzieliście de facto, jak ta każda opona od środka wygląda. Proceder został odkryty gdzieś tam na wulkanizacji i do takich rzeczy u nas w Polsce dochodzi, że żeby zarobić tą złotówkę, potrafimy czasem narazić kogoś na utratę zdrowia, życia, narazić na niebezpieczeństwo. Pamiętajcie też, nigdy nie wiecie, skąd te opony używane, bo ja się tak zastanawiam, kurczę, jeżeli ja sobie mam samochód, mam go na 3 lata, i kupiłem go sobie, jeżdżę, kupiłem nowe opony, to przecież ja nagle za rok, za dwa nie sprzedaję tych opon. Ja je sprzedaję dopiero jak one są już takie, powiedzmy, mocno zużyte, to je mogę oddać albo sprzedać, kiedy rozbiłem to auto na nie tych oponach. Nie wiem, tak się zastanawiam, skąd ten proceder tych używanych. Myślcie przede wszystkim, co kupujecie. I no, są jeszcze inne walory, jak decybele i tak dalej. Macie całe takie ładne plakietki na oponach. W tym przypadku powiem wam, żadna opona nie dała mi doznań typu, nie wiem, huczało, buczało, że nie dało się jechać, więc ja tego nie będę oceniał, chociaż to może przygłuchy. Test pokazał różnicę między cena a jakość i mam nadzieję, że to troszeczkę pomogło, uświadomiło, czy osobiście jestem za tym, żeby kupować opony wielosezonowe. Ja tam uważam, że na lato, lato, na zimę, zimę. To jest moje prywatne zdanie i nie gniewajcie się za nie. Zrymowałem. W niedzielę widzimy się o godzinie 12 na przekazaniu Golfa, którego wygrał jeden z was. Odbiera go już w piątek, czyli wtedy, kiedy widzicie ten odcinek. I co? Kciuk w górę, subskrybujcie, udostępniajcie i oglądajcie odcinek w niedzielę. Do wygrania będzie fajny sprzęt. Taka nagroda pocieszenia dla kogoś. Piękny laptop, nowy. Cześć! Bo on ściąga źródło, o którym mówimy. Jak jest moment. Nie chcę lecieć. Jak jest moment, w którym na przykład jest cisza niezręczna, przerwa między i coś się odezwie, to on to wyłapie z tyłu, rozumiesz? No dobra. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku Miłosinków Czterech Kółek. Witajcie w kolejnym odcinku Miłośników Czterech Kółek, test opon. I teraz na samym wstępie wytłumaczmy sobie... Tak się właśnie nagrywa, to się wytnie.